Siema, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Eros2773. A dzisiaj pokażę wam, ile mi się udało dokonać w Clash Royale w ostatnim czasie. Jak widzicie, tutaj jest Hog Mountain. I jak to można się domyślić, przyjrzyjcie tutaj tylko po tytule filmu. Tak, nie kłamałem, dzisiaj będzie super opening. Nawet najlepszy opening dotychczasowy na moim kanale, no bo będą lepsze na pewno. Tutaj jest Clan Battle, czy jest 8 na 10. Ten deck później omówię. Patrzcie, miner. Kiedyś myślałem, że to jest fake, że goście to tylko podrabiają, nie? A to jest prawda, mam minera w sklepie. Dzisiaj sobie to kupimy, tak? Szkoda, że dwóch nie można, bo ja mam 1251 gemów. I otworzymy sobie dwa Gianty, legendarną skrzynkę i Clan Chesta 10 na 10. Także ja bym poleciał najpierw i w ogóle muszę wam pokazać mega walkę. A patrzcie, 3-0 gościa ojechałem, a patrzcie jaki miał deck. Większość legend na drugim levelu, nie? A to było naprawdę trudne. Ale się stresuję. Dobra, to ja przyspieszę tam początek trochę. Gość postawi tego. Nie, poczekajcie, o, niech ten. No i teraz się zaczyna chaos, patrzcie. Idzie sobie niby Ice Wizard, nie? I już szykuje Graveyarda, nie? No w sumie to jest bardzo dobre combo, no bo to się fokusuje na tym, już zapewne sami wiecie. Tutaj gość mnie trochę obił, ale ja go rozwalę bardzo szybko. Patrzcie, w ogóle Electro Wizard, Inferno Dragon, ja teraz chcę tak bardzo te legendy. To jest moje combo. Pewnie je pamiętacie, ale patrzcie jak ono obije tą wieżę, nie? Jeszcze ta muszkieterka tutaj z tyłu na 8 levelu. Tutaj lock by był niepotrzebny, no i jak widzicie... I teraz patrzcie, teraz będzie najśmieszniejszy moment tego. Chociaż no za chwilę. Nie? Tutaj to obije bardzo mocno, no bo on nie będzie defował tej muszkieterki i executionera. No, tego nie będzie defował. Wstałem drugą muszkieterkę. Wtedy wstawa Ice Wizarda. No, patrzcie. Teraz on... Stres, nie rzucam loga. 1 HP, tak, 1 HP. Goście tutaj mi próbuje jeszcze zniszczyć, ale też szkieletki już sobie poradzą, ale 1 HP, trochę takie nieszczęście, no bo jakby mi poleciał z jakimś mega zmasowanym kombem, no to by było przykro, nie, w sumie. No dobra, no ale jakoś wielkiego takiego nie ma tego zaskoczenia. Widzicie, tutaj czekałem tyle, otworzyłem wszystkie skrzynki zamiast zostawiać na opening, w ogóle nie pomyślałem. Ale mamy teraz same najlepsze skrzynki. To jest deck of the week, tutaj w Red Royal i patrzcie. Including 2 VS 2 draft. Tak, przedłużam, sorry. Tutaj będzie 2 VS 2 na drafcie, nie? Także to jest kozackie, ja już się nie mogę doczekać. I będę co chwilę sprawdzał, czy nagrywam, także się nie denerwujcie. Tutaj sobie polecimy już z tym pierwszym Giantem. Co nam dropnie? Oczywiście to jest polowanie na heala. Tak żeby nie było, ja poluję na heala. Tutaj zap. Kurde, no inferno, serio? Aha, co mi się stąd przyda? 2000 golda i nie mogę powiedzieć, że to są najgorsze karty, no bo nie są, nie? Dobra, teraz polecimy z Clan Battle Chestem. To jest duży opening. 1200 golda. Ta liczba razy 10 i już bym sobie mógł kupić minera. Jest! Kurde bolek! Jest! Opening jest w połowie udany. Jest heal! Jest heal! Boże, ale się cieszę. I Spirit. Ostatnio używam tej karty. Za jeden eliksir. I ostatnio w ogóle używam szkieletków, nie? No nie będzie legendy. Opka. Ty, no nieźle. Jest heal. Ja nie mogę, ale się jaram. Ha, ha, ha. Mam tą kartę. Heal. Jest. Tak się męczyłem, żeby wbić tą arenę. Ona tak pięknie wygląda. Dobra. Lecimy z dalszym openingiem. Kupimy sobie najpierw Gianta. Nie, bo mi nie starczyło, ja muszę mieć gdzieś tak 1300 gemów, nie? A to mi się już nie chciało zbierać, bo było, no to chciałem jak najwcześniej kupić, nie? Dobra,
Giant Chest numer 2. Przechodzimy do Giant Chesta. Znowu 2000 golda, także... Będę zbierał 40 tysięcy golda na legendę, nie? Jest Inferno Tower. O! Fire Spirity. Nieźle. No, ludzie, nadszedł czas. Na tom... Ale mi gemu zeszło dużo. Nadszedł czas. I wam od razu powiem, jakie chcę legendy. Banditka to oczywiście... No, Royal Arena też chcę. No, Miner to bym chciał, no ale nie za bardzo. Ice Wiza też bym chciał. Jak mi dropnie Sparky! Ja rozumiem, no jakaś princeska na drugi level to by fajnie by było, nie? Na drugi level, nie? No bo mam na pierwszym. No nie no, ja chcę większość legend, zdecydowanie. Jak mi Graveyard dropnie Sparky, Lava Hunt... Nie, ja się boję to otwierać. Dobra. Trzymacie kciuki? To trzymajcie. Jeszcze sprawdzę, czy się nagrywa już trzeci raz. Dobra, mamy heal open, nikt nie wyszedł źle. Ja nie patrzę. Ja nie patrzę, nie. Otworzyło się już, nie. Ice Wizard! Dobre! Ja nie mogę. Ice Wizard! Dziękuję, dziękuję. Ja nie chciałem Sparkiego. Jest Ice Wizard! Jest! O to mi chodziło. Mniej więcej. Ja nie mogę, ale się jaram. Nie! Ice Wizard! Gdzie ty jesteś? Ja nie mogę, Ice Wizard! Ha! Dobra. Uspokajamy się już. Dobra. Deck of the Week. Jeszcze o nim mogę słówko powiedzieć, że jest naprawdę tani. Gra się nim bardzo szybko. Tylko... Da się nim przegrać z botem, nawet jak się starasz. Oczywiście zamiast Cecily był Lighting, ten za 6 eliksiru, co nie? Ale według mnie budynek jest tym bardzo potrzebny. A więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Mam nadzieję, że fajne skrzynki. Nie wiem. No, zostawcie lajka, jeśli chcecie, żeby ten odcinek miał większy zasięg. I ja was nie zmuszam, ale możecie zostawić subskrypcję, jeśli moje produkcje wam się podobają. A ja się już zamierzam, elo.